Witam Was bardzo serdecznie. Przede wszystkim przekazuję pozdrowienia ze zboru w Oświęcimiu, gdzie mogliśmy być w niedzielę. Zauważyliście naszą nieobecność, więc przekazujemy pozdrowienia z tamtego miejsca. Marek, który rozpoczynał nabożeństwo tydzień temu, przypomniał taką starą pieśń, która brzmi: zeszliśmy się znów, by Pana dziś czcić. A ja potem podchwyciłem drugą frazę: zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. I kochani, chcemy uczyć się żyć. Ja z wami, tak jak mówiłem to ostatnio, tak to cały czas chcę pokreślać, ja tu nie czuję się nikim wyższym niż was. Wspólnie razem studiujemy słowo, chcemy uczyć się żyć, ja również z wami. I wiecie, tak naprawdę wszystkie te elementy, które my badamy, które studiujemy, tak naprawdę one wpływają na jakość naszego życia, na charakter naszego życia, jeśli tylko ich wprowadzamy. I to wpływa na ten świat. Jak im bardziej jesteśmy tą czystą solą i mocnym światłem, tym bardziej ludzie, patrząc na nas, pragną takiego życia. Pragną Boga. Nie będę dzisiaj specjalnie już wracał do dalszych wykładów. Gdzieś tam w trakcie, może nie na samym początku, gdzieś tam w trakcie wspomnę troszeczkę na temat ostatniego, ale już nie zwlekając, będziemy czytać fragment, który jest na dzisiaj. Mateusza 5:38 i dalsze. To jest tekst na dziś, którego zaczniemy rozważać, na pewno nie skończymy. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Moi drodzy, pamiętamy już z tego, co mówiłem ostatnio, zresztą wystarczy tylko przeczytać, nawet wystarczy na nagłówek spojrzeć, który brzmi zemsta. Od razu widzimy, że tutaj jakby główną myślą tego fragmentu jest: nie mści się. Przypominam ten fragment z listu do Rzymian 12:19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Więc jednym słowem ten fragment, który przeczytaliśmy, można by streścić w ten sposób. Jezus mówi umownie: nie mścijcie się, a potem podaje cztery obrazy, które to zgłębiają. Czyli nadstaw drugi policzek, oddaj szatę i płaszcz, idź dodatkową milę i daj temu, kto prosi. Zanim przejdziemy do tych bardziej szczegółów, to zadam takie ogólne pytanie. Dlaczego mamy się nie mścić? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Dlaczego mamy się nie mścić? Dlaczego mamy nie szukać odwetu? Tak jak mówiłem poprzednio, to słowo mścić dla mnie brzmi tak strasznie ostro. To jest coś takiego, co wydaje się wśród chrześcijan w ogóle nie powinno być wypowiadane. Dlatego tutaj chodzi o całe spektrum, taką chęć nawet niewielkiego odwetu, odgryzienia się. To już jest to samo. Więc dlaczego mamy tego nie czynić? Po pierwsze, bo Jezus tak powiedział. Koniec, kropka. Powinno by nam to wystarczyć. Bo tak jest napisane. Bo tak mówi Słowo. Nie mścijcie się. Nie odwzajemniajcie zła. Nie rewanżujcie się. To powinno by nam było wystarczyć. Ale wiecie, drugi powód jest taki bardziej taki praktyczny, który chcę podać. Dlatego, że zemsta, czy odwet, czy rewanż niczego nie rozwiązuje. Wiecie, ktoś zraniony, ktoś dotknięty, który jakby chciałby się zrewanżować, chciałby oddać, wydaje mu się, że jak tylko do tego dojdzie, to będzie miał ulgę. To go popuści. To ten ból minie. To jest straszne oszustwo diabła. Nic takiego się nie wydarzy. Wiecie, porównam to z czymś może bardziej dramatycznym, ale to jest dosyć trafne porównanie. Diabeł oszukuje kogoś, kto stracił sens życia.
i namawia go do tego, żeby życie sobie odebrał. Nie widzi już w ogóle sensu i ma tak strasznych problemów. Jest w takiej depresji, jest w takiej sytuacji, że nie widzi już w ogóle, po co ma żyć. Więc szatan mu mówi, no to zakończ. Skończy się wszystko. Wszystko zakończysz i będziesz miał spokój. A oszustwo straszne polega na tym, że jeżeli to stanie, to wpada w ręce diabła i dopiero się rozpoczyna. I dopiero zjazda. Tam w piekle. Więc z tym oszustym mszczeniem się czy oddawaniem jest podobnie. Wiecie, ono kompletnie nic nie rozwiązuje. Nawet jest taki slogan: słodki smak zemsty. Bzdura. Gorzki. Wiecie, nawet ktoś po, w cudzysłowie, udanym akcie odwetu w ogóle nie czuje ulgi. W ogóle nie czuje czegoś, że nareszcie go popuściło. Wręcz przeciwnie. Pustka, niesmak. I wiecie co? I obawa, że tamten się będzie mścił. Bo tamten ktoś wcale nie musi uznać za sprawę zakończoną, ale wręcz rozpoczętą. I teraz ten, który się zemścił, może się obawiać, że znowu oberwie. Więc moi drodzy, to jest droga donikąd. To jest oszustwo diabła. Więc co mamy zrobić? Przebaczać. I tutaj w tym momencie 2 minuty powtórki. Bo przypuszczam, że nie każdy z was mógł być na wtorkowym nabożeństwie tydzień temu, a to dzisiejsze będzie jego kontynuacją wprost, więc dosłownie parę tylko myśli w jakimś telegraficznym skrócie. Zadałem to samo pytanie poprzednio, na początku. Dlaczego mamy przebaczać? I pierwsza odpowiedź była znowu tak samo, jak przed momentem mówiłem odnośnie niemszczenia się. A więc jest to nakaz Jezusa. Po prostu Jezus mówi, że mamy przebaczać. Podając jeszcze konsekwencje, jeśli zatrzymamy, jeżeli nie przebaczymy, to i On nam nie przebaczy. Stawiamy się w miejscu blokady przepływu Jego łaski, Jego błogosławieństwa. Drugim powodem, na który zwróciłem uwagę, to jest to, że jeśli nie przebaczam, otwieram drzwi diabłu, żeby mnie męczył. Jezus mówi o tym, że będzie to kat, który mnie będzie męczył. Przez 24 na dobę, przez 7 dni w tygodniu będzie miał dostęp i nie popuści. I wciąż będę miał na sobie wspomnienia i wciąż będę coraz niżej i niżej. W końcu mamy wybaczyć dla swojego własnego dobra. Bo tak naprawdę robimy sobie krzywdę. Kiedy żyjemy w nieprzebaczeniu, robimy sobie krzywdę, sami jesteśmy sfrustrowani, sami jesteśmy obolali, zgorzkniali, ale wiecie, że nie tylko sami. To jest zaraźliwe. To promieniuje na innych. Żyj z kimś takim. Może macie nawet doświadczenia takie. Żyj z kimś takim. Wiecie, ja mam ogród, sad. Jesienią, no właśnie zbliża się ten czas, kiedy będzie trzeba jabłuszka pozbierać, ale potem w ciągu zimy, czy późnej jesieni i zimy, ja muszę te skrzynki przebierać. I tam, jak w porę przebieram, to gdzieniegdzie jakieś zgnite jabłko się znajdzie. Ale jeśli bym zapomniał, albo nie zdążył, albo coś by mi tam się wydarzyło i to zgnite jabłko tam zostawię na dłuższy czas, to wiecie, co będzie? Zgnita skrzynka jabłek. Tak to działa. Tak to promieniuje. Więc z nieprzebaczeniem jest podobnie. A więc, moi drodzy, zachęcałem do tego, aby wyrwać tą strzałę nieprzebaczenia, tego bólu i wyjść z więzienia. Pamiętacie, mówiłem też, na czym w ogóle polega kwestia przebaczenia. Że przebaczenie, czyli istota przebaczenia, to tak jest naprawdę to, co się dzieje między mną a Bogiem. Ja przed Nim padam na kolana. Ja wylewam przed Nim swoje serce. Wylewam wszystkie swoje emocje. Podejmuję decyzję, przebaczam. To się dzieje między mną a Bogiem, nie tym drugim człowiekiem. To jest bardzo, bardzo istotne. I wtedy Bóg uzdrawia nas, uzdrawia nasze emocje. Mówiłem o odwrotnej sytuacji, kiedy to Ty zraniłeś, czy ja. Nawet nie musimy być pewni tego, czy to się wydarzyło tak, czy nie,
ale widzimy, że ktoś funkcjonuje jakoś posmutniały wobec nas, to wtedy mamy iść i załatwić sprawę, porozmawiać, wyrównać, jeśli trzeba. I ostatnia myśl związana z tym, mówiłem o tym, że jeśli rzeczywiście czujesz się dotknięty i zraniony i znasz Słowo Boże, to wiesz, że tamten powinien przyjść. Nie czekaj, aż przyjdzie, bo może nie przyjść. Może być po prostu nieposłuszny Bożemu Słowu i tak dalej. Mówiłem o tym dużo szerzej. Nie czekaj. Nie licz na to, że On przyjdzie. Jeżeli przyjdzie, to Bogu dzięki. A jeżeli nie, tak czy inaczej musisz wyrwać strzałę z własnego serca. I teraz będę kontynuował, chociaż może jeszcze nie wprost ten werset. Do niego dojdę za moment. Ale jest jeszcze coś a propos istoty przebaczenia, a propos przebaczenia, o czym nie dokończyłem poprzednim razem. Chciałbym zadać pytanie, czym przebaczenie nie jest? Albo jak w zły sposób rozumiemy kwestię przebaczenia? Przebaczenie nie jest zapomnieniem. I tutaj powtórzę jeden z elementów, przejdę po to do drugiego. Jednym z elementów, które wspomniałem, to nie licz na to, że zapomnisz o bólu, jeśli nie przebaczyłeś. Jeśli nie przebaczyłeś, nie licz na to, że czas uzdrowi rany. Nie uzdrowi. Jeśli nie przebaczyłeś. Możesz chwilowo o tym zapomnieć, ale przyjdzie coś, co wyzwoli ten problem i wybuchnie to na nowo. Podawałem ten przykład tego imbiru, gdzieś tam, które kobiety w Indiach zakopują w ziemię, w piasek celem przechowania. Potrafi to miesiące tam być, jak w lodówce. Ale jak któraś zapomni i chluśnie tam wiadro wody, bo tam nie ma kanalizacji, następnego dnia jest zielono. Nigdy nie wiesz, kto na ciebie chluśnie i wyzwoli na nowo problem. Więc to był ten aspekt, którego mówiłem, to jest powtórka. Ale teraz idziemy dalej. Przebaczenie nie jest zapomnieniem. Jeśli prawdziwie przebaczasz, to nie oznacza, że zapominasz. Cóż to ten pastor wygaduje? Zawsze mówiliśmy inaczej, nie? Zawsze mówiliśmy, że jeżeli przebaczam, to zapominam. Nie bójcie się, nie będę mówił nic innego, nic nowego, to jest bardziej gra słów. Ja tylko chcę to doprecyzować. Wykłady wtorkowe są z tego, żeby doprecyzować znaczenie tego słowa. Nie będę zmieniał jego sensu. Mówi się, że Bóg przebacza i zapomina. Jest to prawda w sensie takiego znaczenia. O to tutaj chodzi. Jeżeli ktoś tak mówi, mówi prawdę, bo tak to funkcjonuje. Ale nie jest to do końca ścisłe. Więc chcę to jakby doprecyzować, nie zmieniając charakteru czy głównej myśli. Moi drodzy, Bóg nie może zapomnieć. Nie byłby Bogiem. Bóg nie ma amnezji. Nie byłby wszechmogący, wszechwiedzący i tak dalej. Bóg nie zapomina w sensie braku pamięci. Zgodzicie się chyba ze mną. To jest niemożliwe. Ale jest napisane, że Bóg oddala nasze grzechy jak wschód od zachodu. Że wrzuca je w głębokości morskie. I co? I nigdy ich nie wspomni. Tu jest ten sens w zasadzie, który się pokrywa z zapomnieniem. Ale tak naprawdę tutaj to jest najistotniejsze. Nigdy nie wspomni. Czyli nigdy nie użyje wobec nas. Nigdy tego nie wykorzysta wobec nas. I to jest ważne, jeśli chodzi o to, żebyśmy tak my patrzyli na to. Bo spotkałem się z ludźmi, którzy mi mówią, że coś tu nie rozumieją, że naprawdę szczerze przebaczyli, ale nie zapomnieli do końca. Ta pamięć pozostała. I myślą, że są w błędzie, że są w złym miejscu, że są w problemie. Nie, ta pamięć, że tak powiem, faktów, czy pamięć historyczna tego wydarzenia może zostać. Przynajmniej na jakiś czas, potem ona się gdzieś tam może zabliźni. Tutaj nie o to chodzi. Ta pamięć, która ci przypomina te fakty, to już nie będzie raniąca pamięć. To już nie będzie powodowało bólu, jeżeli przebaczyłeś. Ale chodzi o to, że nie możesz tego wykorzystać przeciwko tej osobie. Tu jest klucz. Niekoniecznie musisz zapomnieć, że takie zdarzenie miało w ogóle miejsce.
Ale nie wolno ci tego wykorzystać. To jest przebaczenie. A jak to bywa w rodzinach, czy może i w małżeństwach, kiedy dochodzi znowu do jakiejś tam emocji, do jakiejś ostrzejszej wymiany zdań? Nawiasem mówiąc, nie powinno. No ale jesteśmy ludźmi i zdarza się. Czy nie zdarza się, że ludzie mówią, a wtedy pół roku temu to i to. I już jest strzał. A jeszcze gorzej, jeżeli ktoś mówi, ty zawsze tak robisz, albo ty nigdy nie umiesz i tak dalej, to już jest w ogóle tragedia. Moi drodzy, jeśli coś takiego się pojawia, że to wspomnę mojemu winowajcy, to znaczy, że nie przebaczyłem z serca. To jest sygnał, że jestem w złym miejscu. Okej, dalej. Czym nie jest przebaczenie? Przebaczenie nie jest tolerancją na grzech. Wiecie, przebaczenie nie oznacza tego, że będę tolerował grzech. Przebaczenie wcale nie oznacza tego, że mam być workiem do bicia. Przebaczenie wcale nie oznacza tego, że wobec moich prawców czy niechętnych mi ludzi nie postawię jakichś granic. I tutaj dochodzimy już do tekstu, który przeczytałem, który dziwnie brzmi i musimy głębiej mu się przyjrzeć. Pozwólcie, że najpierw przeskoczę ten 38 werset, wrócę później do niego, ale wskoczymy niejako troszeczkę w środek. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. No jak to? Nie sprzeciwiajcie się złemu. To co to znaczy? Że mam stać jak manekin w sklepie i pozwalać się okładać? Czy nie jest tak, moi drodzy, że przecież mamy stać na straży, czy mamy chronić nasze bezpieczeństwo, nasze życie, bezpieczeństwo, życie naszych bliskich, naszych dzieci? Czy nie jest tak, że mamy stać czy stawać w obronie sprawiedliwości, czy słabszych? Kiedy analizujemy ten werset i każdy inny zresztą, musimy wiedzieć, że on musi w naszej interpretacji być zgodny z nauczaniem całej Biblii. Popatrzmy na parę przykładów. Czy Jezus nie sprzeciwiał się złemu? Kiedy przyszedł do świątyni i zobaczył tam handlarzy, kiedy tam zobaczył te kramy sprzedające, to co zrobił? Pozostał w tym obojętny, był bierny? Sprzeciwił się złemu. Sprzeciwił się, wziął bicz, ukręcił i łoił. I wygonił. Wcale nie był miły dla nich. On w tym momencie sprzeciwił się złemu. A wiecie, kiedy później, kiedy już był jego proces tuż przed ukrzyżowaniem, był taki moment, kiedy ktoś uderzył go w twarz. Zobaczcie, on zaprotestował. Czemu mnie uderzyłeś w twarz? Dlaczego? Czy jego godność była dotknięta? No nie, bo przecież jego godność była zdeptana totalnie przez wszystko inne. To czemu tutaj zaprotestował? Bo ten ktoś złamał prawo. I on mu to wytknął. Mówi, jeżeli zrobiłeś dobrze, uderzając mnie w twarz, to udowodnij. To powiedz dlaczego. Parafrazuję to oczywiście. A wiecie, dalej idąc, apostoł Paweł, kiedy był w Filipii, kiedy był wtrącony do więzienia, pobity i tak dalej, kiedy w końcu w wyniku tego, co tam wydarzyło się, otwarte drzwi więzienia i tak dalej, chcieli go wypuścić na wolność, tak po prostu, idź sobie. To co? On mówi, hola, hola, nie tak łatwo. Żąda przeprosin jako rzymski obywatel. A przechodząc do nauczania biblijnego. Jeśli widzisz grzech u swojego brata, jeśli widzisz zło u swojego brata, nie sprzeciwiaj się mu? Czy idź i rozmawiaj z nim. A potem jak nie pomoże, to weź sobie drugiego, no i potem tam jest dalsza procedura. To nie wygląda na niesprzeciwianie się złemu. Apostoł Paweł w swoich listach też zachęca do sprzeciwiania się na przykład herezji. Moi drodzy, więc co oznacza ten tekst? Nie sprzeciwiajcie się złemu.
To jest tak, że gdybyśmy mogli żyć w Izraelu wtedy, nie mielibyśmy najmniejszych z tym problemów. Zaraz to będę starał się udowodnić. My musimy teraz już sięgać po pomocę. Ja sięgałem po słownik, po Biblię w systemie Stronga, po jakieś tam inne konkordacje, żeby zobaczyć, co to słowo tak naprawdę oznacza. Po grecku brzmi ono, to słowo sprzeciwiać się, anistemi. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zna grekę albo ze słuchaczy przez internet, to od razu przepraszam, bo wiem, że przy grece ważny jest akcent i wszystko. Ja tylko przeczytałem tak, jak było w konkordacji napisane. I cóż to słowo oznacza? Wiecie, to słowo anistemi było powszechnie używane wówczas w języku prawniczym, w sądownictwie. To był jeden z terminów używany w sądownictwie. Tak jakbyśmy dzisiaj, nie wiem, jakieś słowo użyli, nie wiem, wakanda albo pozew, albo no coś takiego, co ma związek z sądownictwem. Więc było to słowo używane w sądownictwie, oznaczało zeznawać przed sądem, zeznawać przeciw komuś, albo pozywać kogoś do sądu. Patrzyłem też do innych przekładów Biblii. Wiecie, inne przekłady Biblii mówią tak. No, tam mnóstwo tego jest, ale trzy zacytuję. Nie buntujcie się przeciwko złu. To Biblia Warszawsko-Praska. Nie odwzajemniajcie zła. To ten nowsze tłumaczenie ewangeliczne. I w końcu nie rewanżujcie się. PSZ, czyli parafraza słowa życia. Myślę, że to wszystko można podsumować jako słowo nie mścijcie się. Ale słuchajcie, moi drodzy, słuchacze Jezusa tam, na górze, gdzie mówił on kazanie, zrozumieli to dużo, dużo głębiej, niż my rozumiemy tylko nie mścijcie się, czy nie rewanżujcie się. To słowo anistemi mówi nie pozywaj do sądu. Wiecie, co Jezus tu ma na myśli? Jak oni to mogli usłyszeć? Nie wymierzaj sprawiedliwości sam. Nie protestuj w obronie swoich praw. Nie szukaj odszkodowania. Nie idź z tą sprawą do sądu. Odpuść sobie. I może jeszcze głębiej. Nie upieraj się przy swojej racji. Bądź gotów zapłacić cenę, by zachować relację. To jest to, co Jezus powiedział tak naprawdę. Wiecie, oni nie mieli żadnego problemu z tym, żeby to tak właśnie zrozumieć. My musimy trochę pogłówkować. Zobaczcie, te tłumaczenia, które teraz wam padałem, owszem, można podsumować jako nie mścicie się. Ale czyż one nie są głębsze? Czyż one nie idą dużo dalej i głębiej niż tylko nie mścicie się? Zobaczcie, moi drodzy, tu są dwa aspekty. Dwa aspekty, które pozornie jest bardzo trudno połączyć. Bo z jednej strony mówimy, że mamy stawiać barierę złu. Że mamy sprzeciwiać się tej inwazji zła. A z drugiej strony mamy to anistemi, czyli nie ciągnij nikogo po sądach. Czyli nie upieraj się przy swojej racji. Czyli przebacz. Czyli nie odpłacaj. Jak to połączyć? Wydaje się to trudne. Jest wzór. Jest wzór, który Jezus nam dał i my musimy go stosować. Cztery punkty. Kochaj, przebaczaj, nigdy nie wypomnij, ale nie toleruj grzechu. Wydaje się wam to takie za mgłą trochę. Użyję kilku przykładów. Przykład zawsze rozjaśnia sprawę. Wybaczcie, będą to przykłady mocne. Rozpocznę od mocnych. Tak będę może stopniował w dół. Ale i ten ostatni będzie dosyć mocny. Moi drodzy, sytuacje bardzo trudne, ale niestety zdarzające się. Czyli molestowanie. Zresztą ostatnio niestety modne medialnie. I tutaj są bardzo różne konfiguracje tego. Ale ja wybiorę tylko na przykład jeden aspekt, jedną sytuację, jedną możliwość z wielu. Czyli na przykład ojciec w stosunku do córki. Co ma zrobić? Cztery punkty. Nadal kochać, przebaczyć, nie wypomnieć, ale postawić granicę. Postawić barierę.
chcieli zgłosić na policję. Żeby więcej nie być krzywdzoną i żeby on innych nie krzywdził. Drugi przykład. Przemoc fizyczna w rodzinie, w małżeństwie. Tutaj różne znowu mogą być konfiguracje i znowu wezmę tylko jedną z wielu, czyli przemoc fizyczna męża wobec żony. Po prostu ją bije, leje, znęca się. Mówię o chrześcijanach. Przynajmniej o chrześcijance. No ale różnie to bywa nawet i z tym mężem. Co wtedy? Gdzie trochę lat wstecz, kiedy byłem jeszcze dużo młodszy, to pamiętam, jakich rad udzielano. Mówię o kościele. Wróć do domu i bądź uległa. Czy to na pewno jest dobra rada? Czy to na pewno jest biblijna rada? Zadam pomocnicze pytanie. A gdyby ten sam człowiek, który leje żonę, zrobił to w stosunku do innej siostry z tego zboru, to samo by było? Gdyby to robił do następnej. Moi drodzy, 4 punkty. Kochaj nadal. Przebacz. Nie wypominaj. Ale postaw granicę. Kolejna przykład. Jeżeli ktoś w rodzinie tkwi w nałogu, obojętnie, czy to jest współmałżonek, czy dzieci, czy odwrotnie rodzice, no i wiadomo, co to przynosi. Czy to jest alkoholizm, czy narkotyki, czy cokolwiek innego. Znowu, moi drodzy, znowu te 4 punkty. Kochaj nadal, przebaczaj, nie wypominaj, ale postaw granicę. Wiecie, jeśli się nie postawi granicy, to stwarzamy super warunki do kontynuacji nałogu. To jesteśmy tymi, którzy popychają jeszcze głębiej w nałóg. Bo jest większy komfort uzależnienia. Bo obiadek czeka. Bo ciepełko do domu. Bo ubranka poprasowane. No to w czym problem? To jest mega trudne. To jest strasznie trudne. Wiem o tym, bo indywidualnie czasem z kimś rozmawiam. To jest strasznie trudne, ale to jest jedyna droga. To jest jedyna droga do tego, żeby postawić granicę i powiedzieć, jeżeli to się nie skończy, to będziesz miał drzwi zamknięte. To jest jedyna droga do opamiętania. To jest jedyna droga do uzdrowienia sytuacji i relacji. Czy to się uda? Niekoniecznie. Nie musi. Ale innej drogi nie ma. I ostatni przykład. To już będzie z kategorii takiego bardziej niefizycznego właśnie, tylko takiego psychicznego oddziaływania, bo to już nie chodzi o jakieś tam znęcanie. Rodzice w stosunku do młodych. Rodzice w stosunku do młodego małżeństwa. No i znowu tutaj wybiorę ten klasyczny przypadek mamusia względem synowej. Wiecie, jeżeli mamusia wciąż wytyka, krytykuje, kiedy nie daje żyć, kiedy wszystko synowa robi źle, kiedy swoją, nie wiem, gadką, czy jak to nazwać, powoduje, że w tym małżeństwie zaczyna się źle dziać, to co? To co tu zrobić? Przecież mamy szanować rodziców, nie? Ale powiedzcie mi, jak to wygląda? Czy na pewno pozwalanie sobie na to, by małżeństwo zostało rozwalane, to jest szacunek? A może trzeba postawić granicę? Może trzeba powiedzieć, mamo, kocham cię, nic tego nie zmieni. Mamo, szanuję cię, ale nie pozwolę, byś rozwalała nasze małżeństwo. Jeśli nie zmienisz tego zachowania, to nie będziesz nas mogła odwiedzać. Nie po chrześcijańsku to brzmi, co? To jest jedyna rada.
Moi drodzy, więc jeszcze raz. Kochaj, przebaczaj, nie wypominaj, ale postaw granice. Tak należy rozumieć słowo nie sprzeciwiajcie się złemu. Trochę czasu poświęciłem na to, aby tak to głębiej rozpatrzeć. Ale dlatego, że ono często jest źle rozumiane, nie sprzeciwiajcie się złemu. Wracamy do tekstu. Słyszeliście, już powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. I potem mamy 4 obrazy. Moi drodzy, przystąpmy do analizy tego tekstu tak, jak to robiliśmy zawsze, czyli w poprzednich sytuacjach. Jak rozważaliśmy, teraz pójdę jakby wstecz. Przysięgi, rozwody, cudzołóstwa i gniew. Tak jakby do tyłu teraz idę. Więc jak to robiliśmy? Po pierwsze, zawsze patrzyliśmy na to, co naprawdę mówi prawo Mojżesza. Potem patrzyliśmy, co mówili faryzeusze i uczeni w piśmie. I w końcu, co mówi Jezus. I zróbmy tak samo. Więc wracamy do prawa. Do prawa mojżeszowego. 2 Mojżeszowa 21-24. To jeszcze, jak ktoś sobie chce zapisać, to jest to jeszcze w 3 Mojżeszowej 24-20 i jeszcze w 5 Mojżeszowej 19-21. Ale nie będziemy tych kolejnych miejsc otwierać. Otworzymy to jedno. I czytamy tutaj 21-24 w 2 Mojżeszowej. Oko za oko, ząb za ząb. Ręka za rękę, noga za nogę. I dalej, gdybyśmy czytali, jest kontynuacja tej samej myśli. Oparzelina za oparzelinę, rana za ranę, siniec za siniec. Cały ten fragment ma wśród tytuł przepisy dotyczące aktów gwałtu. I gdyby ich przeanalizować, wszystkie one, łącznie z tym wersetem, który rozważamy, mają tą jeden wydźwięk, żeby ograniczyć odwet, żeby ograniczyć ludzki gwałt. Bóg, znając ludzką naturę, Bóg, znając dzikość ludzkiej natury, stawia jakieś prawo, żeby ono nie posunęło się zbyt daleko. Pamiętacie takiego człowieka, Lamech miał na imię? To był ojciec Noego. Powiedział taki tekst. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli mi zrobi siniec. Domyślę zabić. Chłopca zabić, jeśli mi zrobi siniec. Zobaczcie, jaka natura jest człowieka. A Lamech był bardzo wpływową osobą. Nie mówię o tym, że był dobrą, bo nie. Ale bardzo wpływową. Z tego, co pamiętamy, był to twórcą tamtejszych miast, urbanistyki. Wiele dobrego zrobił w sensie takiego no, doczesnego dla ludzi. Miał wpływ. Być może te słowa się rozeszły. Moi drodzy, celem tego Bożego prawa, które tutaj czytamy, jest właśnie to kontrolowanie i redukowanie chaosu. Ograniczenie zemsty do jakichś sensownych, sprawiedliwych rozmiarów. Kara mogła być maksymalnie taka sama, jak spowodowana szkoda. Nigdy nie większa. Więc tutaj w przypadku Lamecha za ranę nie śmierć, najwyżej rana. Za siniec od chłopca nie śmierć, najwyżej siniec taki sam. Więc Bóg ogranicza ten odwet. Ale zauważcie, Bóg nie nakazuje odwetu. Nigdzie tam nie czytamy tego, że jeżeli ktoś ci zrobi siniec, musisz mu oddać tak samo. Nic podobnego. To było tylko ograniczenie, absolutnie to nie było zachęta do tego. Znając Biblię i znając Boże serce, to Bóg chciał, aby w ogóle nie było odwetu. Ale jeśli już, to musiał być do pewnych granic. I co jest tutaj bardzo ważne, to prawo, oko za oko, ząb za ząb i te kolejne wszystkie, nie były nadane do stosowania bezpośrednio ludziom indywidualnie. To był nakaz sądowy. To był jakby paragraf dla sędziów. To było jakby wzornik, którym mieli sędziowie się posługiwać. A ludzie zranieni, dotknięci, okradzeni, pobici nie stosowali tego prawa sami. Szli do sędziów. To jest niezwykle ważne.
I właśnie dlatego Jezus używa terminu sędziowskiego. Jezus używa terminu, który był znany z sądów. To ma sens, kiedy na to patrzymy w ten sposób. Jezus mówi to anistenim, czyli nie idźcie do sądu, nie protestujcie w obronie swoich spraw. Oko za oko w prawie Mojżesza było, tak jak powiedziałem, jakimś paragrafem w prawie, które sędziowie mieli stosować. Okej, tyle jeśli chodzi o wydźwięk prawa. Jak interpretowali to faryzeusze i uczeni w piśmie? Dwa błędy, ale bardzo ważne. Po pierwsze, zignorowali w ogóle fakt, że to prawo było dla sędziów. Oni z niego zrobili jakby taką normę do powszechnego użytku dla ludzi. Tak po prostu. To spowodowało, że ludzie sami sobie to stosowali z zachętą faryzeuszy. No i zaczęło z tego już wychodzić coś więcej. Bo wiecie, bez kontroli sądu to ten odwet był bardzo różny, jeżeli nie było żadnej nad tym kontroli. A po drugie, uczynili z tego prawa zasadę, której należało się domagać. Czyli jeżeli zrobiono ci krzywdę, ty musisz oddać. Jesteś zobowiązany do oddania. Jeżeli nie oddasz, domyślę, masz grzech. Musisz oddać. I sprawa, czy zasady, które ograniczało odwet, oni zrobili prawo, które wymuszało odwet. No i co mówi Jezus? Na tle tego wszystkiego pojawia się Jezus i mówi, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. I potem podaje te cztery obrazy. Słowo nie sprzeciwiajcie się złemu, myślę, że dosyć obszernie omówiliśmy. I będziemy przechodzić do czterech obrazów. Ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze przez moment popatrzeć na kwestię interpretacji tych słów. Dlaczego ja tak zwalniam troszeczkę i chcę dokładnie, żebyśmy się temu przyjrzeli? Bo wiecie, to są wyjątkowe słowa. To są wyjątkowe słowa, które zna cały świat. Ateiści to znają i się tym posługują. No powiedzcie mi, kto nie zna słowo o nadstawieniu drugiego policzka? No wszyscy to znają. Kto nie zna słowa oko za oko i tak dalej? Problem w tym, że to jest zupełnie źle rozumiane. Znany rosyjski pisarz Lew Tołstoj podszedł do tego słowa w swoich publikacjach i w tym, co mówił i jak funkcjonował, niezwykle radykalnie i wprost. Nie sprzeciwiajcie się złemu. I on głosił, że trzeba usunąć z funkcjonowania państwa w ogóle wojsko, policję, sądownictwo, wszystko takie. Dlatego, że policjant niejako sprzeciwia się złu, ratując człowieka. Wojsko sprzeciwia się złu, tamując agresora. Inni jeszcze wyciągali z tych słów Pana Jezusa inne wnioski i skoro nie sprzeciwiajcie się złu, to nie wolno wstępować do wojska. Stąd te ruchy pacyfistyczne. Jeszcze inni z tego wyciągali wnioski wobec sądownictwa i kary śmierci. Moi drodzy, i tutaj pierwszy błąd w interpretacji. Wyrwanie słowa z kontekstu. Jeżeli by wyrwać to słowo i nic na nic innego nie popatrzeć, no to faktycznie trzeba byłoby się zastanowić. Ale powiedzcie mi, moi drodzy, czy Jezus od tego rozpoczął? Czy Jezus kazanie na górze rozpoczął od tych słów? Od czego Jezus rozpoczął kazanie na górze? Głośniej. Od błogosławieństw. Oczywiście. A czym są błogosławieństwa? Zobaczcie, Jezus zdaje tą niesamowitą klamrę. Pierwsze i ostatnie błogosławieństwo mówi o tym, że ci są obywatelami Królestwa Niebios. Do takich należy Królestwo Niebios. Więc od razu pozycjonuje sytuację. Do kogo są błogosławieństwa? Do kogo jest kazanie na górze? Tylko do ludzi, którzy są zbawieni. Udowadniałem to bardzo szeroko, opisując błogosławieństwa, że człowiek niezbawiony, człowiek świecki nie ma najmniejszych szans, aby ich przestrzegać. To jest dla niego w ogóle głupie. To jest w ogóle dla niego śmieszne. To jest w ogóle dla niego nielogiczne. Więc, moi drodzy,
kazanie na górze i te słowa, które dziś analizujemy, trzeba rozumieć, że one nie są dla świata. One są dla wierzących. Więc nie można z nich wyciągać wniosków takich, które by regulowały prawo świeckie. Nie można z nich wyciągać wniosków, by regulowały świeckie ustawodawstwo czy funkcjonowanie państwa. To w ogóle nie ma z tym nic wspólnego, bo to dotyczy postawy naszego serca. Niczego innego. To był ten pierwszy błąd interpretacji, czyli kwestia wyrywania z kontekstu. Drugi błąd to jest takie dosłowne, mechaniczne stosowanie. Piszę, klapki na oczy, nieważne jaką intencję miał ktoś, kto to napisał. Jaki cel tego jest. Nie, napisane, klapki na oczy. To jest drugi błąd. Może przy okazji powiem jeszcze o takich praktycznych sprawach. Jeśli siedzisz nad Biblią, jeżeli czegoś nie rozumiesz, jeżeli coś interpretujesz, wychodzi ci coś, jakieś myśli, jakieś wnioski, to podpowiedź. Jeśli wnioski, które wyciągasz z fragmentu, który interpretujesz, powodują, że twoja postawa byłaby śmieszna i nielogiczna, to najprawdopodobniej źle to interpretujesz. Bóg nigdy czegoś takiego nie oczekuje. Kolejne. Jeżeli twoja postawa w wyniku analizy tekstu wydawałaby ci się niemożliwa do wykonania, to znowu pewnie źle interpretujesz. Jezus nigdy, Bóg nigdy w Biblii nie daje czegoś niemożliwego do wykonania. I w końcu to, co udowadniałem dzisiaj na początku. Słowo potwierdzamy słowem. Słowo dane, czyli wnioski z danego słowa muszą być zgodne z całą Biblią. Inaczej jesteśmy w błędzie. Dlatego, kochani, kiedy mówimy o tych czterech obrazach, do których będziemy przechodzić następnym razem, to musimy wiedzieć, że na pewno tutaj nie chodzi wprost o to, że mamy fizycznie nastawić drugi policzek. Na pewno nie o to chodzi. Na pewno nie o to chodzi, że mamy z kimś fizycznie drugą milę iść, że mamy wszystko rozdawać. Moi drodzy, pozwólcie, że z tego, co już wiemy, wyciągnijmy wnioski, które na tym etapie możemy wyciągnąć, a potem będziemy potwierdzać to tymi obrazami. Pierwszy wniosek. Kochani, Jezus, jestem o tym przekonany, na pewno by chciał, żeby nie dochodziło do konfliktów. Zgadzacie się? To jest pierwszy wniosek. Żyjmy tak, by unikać konfliktów. Żyjmy tak, aby być tymi, którzy wprowadzają pokój. Jedno z błogosławieństw. Ale punkt drugi, czyli drugi wniosek, jeśli już dojdzie do konfliktu, jeśli już dojdzie do problemu, to Jezus nam pokazuje drogę, co z tym zrobić. Jak się mają zachować obie strony. A więc, moi drodzy, przebaczaj z serca. Nie chowaj urazy, nie noś urazy, nie szukaj odwetu, nie szukaj swojej racji. Bądź gotów zapłacić cenę dla zachowania relacji. Moi drodzy, ja tak to mówię jednym tchem, tak spokojnie, ale to jest niełatwe. Co powiedziałem? Zapłacić cenę. A co to za cena jest? Cena śmierci. Cena śmierci mojego ja. To łatwo się mówi. Cena śmierci moich przekonań, moich ambicji, moich pozycji. Uznaję kogoś z wyższego od siebie. Jezus mówi, że jeśli nie zaprzesz się swojego ja, nie możesz być moim uczniem. W innym miejscu mówi, jeżeli ktoś nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. I tak łatwo myśleć, że nie wyrzeknę się czego? Auta, domu, ogrodu? Nie, tu nie o to chodzi. Chyba, że w jakichś szczególnych przypadkach. Tu raczej chodzi o to, że jeśli się nie wyrzeknę swoich przekonań, których bym tak chętnie bronił, jeżeli nie wyrzeknę się swojego własnego punktu widzenia na tę sprawę, jeżeli nie wyrzeknę się moich własnych racji, moich zasad, jeżeli one nie są zgodne z sercem samego Pana. Jezus nie mówi tutaj w tych czterech przykładach,
nie wiem, o sądownictwie, o czymkolwiek innym mówi o naszym sercu. Moi drodzy, mówi o tym, aby moje prawa, mam do czegoś prawo, nigdy nie były podstawą relacji z innymi ludźmi. Nie moje racje tu są najważniejsze. Więc moi drodzy, bądźmy gotowi przyjmować pozycję sługi, pozycję niższą. Bądźmy gotowi zapłacić cenę. I to jest zasada, którą tu mówi Jezus. To jest zasada, którą On tu pokazuje. I potem ją obrazuje 4 obrazami, które to wzmacniają, które pokazują, jak głęboko w tym mamy iść. Ale to następnym razem. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.